tym momencie mogą Państwo oglądać sam przód Marszu Niepodległości. Idziemy w stronę Ronda Jazdy Polskiej. Widzimy, przed nami jest Straż Marszu. Zaraz dalej uczestnicy. Oglądają Państwo Marsz Niepodległości. To jest samo czoło marszu. W tym momencie stoimy, czekamy, aż tył marszu będzie mógł do nas dołączyć. Marsz został rozdzielony w wyniku prowokacji. Cały czas słychać strzały z tyłu. Nie wiemy, co tam dokładnie się dzieje. Tutaj z przodu jest spokojnie. Słychać kolejne strzały. Być może była to ponowna prowokacja. Stoimy na samym przedzie marszu. Na razie na przedzie jest zupełnie spokojnie, ale z tyłu słychać wybuchy. Thank you.
Oglądają Państwo relacje z Marszu Niepodległości. Dzień dobry. Czy widział Pan, co tam z tyłu się dzieje? Tam w tej chwili? W tej chwili spokojnie jest, natomiast no, była dość spora zadyma. Policja, że tak powiem, użyła gazu. Coś tam... Co to była za zadyma? Kto ją sprowokował? Trudno powiedzieć. Mamy nagranie z góry, gdzie jest cała sytuacja zarejestrowana, ale to trzeba przejrzeć. Zaraz zadzwonię, może się dowiem. Dziękuję bardzo. Oglądamy relacje z Marszu Niepodległości. Podobno na razie jest spokojnie, nie tylko z przodu, także z tyłu, tak jak mogli Państwo usłyszeć. Tak właśnie wygląda czoło Marszu Niepodległości. Są tłumy ludzi, słychać okrzyki, ale jest spokojnie. Nie dzieje się żadne niebezpieczne rzeczy z samego przodu. Dookoła stoją tłumy na ulicach, zarówno przed marszem, jak i wokół. Śledzą z uwagą to, co się dzieje. Na ulicę wyszło naprawdę bardzo dużo ludzi. Odśmiechałem się. Zbliża się do nas kolumna marszu. Tutaj mogą Państwo zobaczyć reporterów, ludzi, którzy chcą z góry zobaczyć to, co się dzieje. Stoją na wywieczniku metra. Sami Państwo mogą zobaczyć, co się dzieje z samego przodu. Ludzie są dosyć pobudzeni, ale jest spokojnie, jest bezpiecznie. Nie prowokujemy dziennikarzy! Oni chcą zaraz organizatorzy nawołują do spokoju, nawołują do tego, aby nie dać się ponieść emocjom. Thank you.
Właśnie widzieliśmy wybuchy z samego przodu marszu. Ktoś musiał rzucić racą. Ale marsz nie został zatrzymany, nadal idziemy. Filmujemy samo czoło marszu. Przed nami jest straż porządkowa, która osłania maszerujących. Na ulicę Warszawy wyszły dzisiaj tłumy ludzi. Naprawdę dookoła stoją całe rodziny. Widać także rodziców z dziećmi, którzy przyglądają się przebiegowi marszu. Na razie wszystko jest bezpiecznie. Maszerujący właśnie rozpoczęli śpiewanie hymnu narodowego. Aby pokazać, co jest dla nich najważniejsze. Śpiewają hymn. Jaki jest prawdziwy cel ich marszu? Idziemy z przodu marszu, za nami motocykliści, za nami czoło. Przed nami również znajduje się bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy przyszło świętować ten ważny dzień dla Polski, dla naszego kraju. Słychać wybuchy, ale wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest na razie spokojnie tutaj z przodu. Czy był pan z tyłu marszu? Czy z tyłu byłem teraz? Nie, nie byłem. Na przykładku, co tam się dalej dzieje? To znaczy wiem, że jak dochodziliśmy do Placu Konstytucji, to jeszcze tłum był cały czas na rondzie Dmowskiego, bo dzwonił znajomy i mówił, że jeszcze tam nie wyszli, że tam są jeszcze tysiące ludzi w ogóle. A w tym momencie udało nam się połączyć? Chyba tak, bo ten marsz, znaczy cały czas jest powstrzymywana czołówka, tak, żeby właśnie ludzie dołączali. Więc mam nadzieję, że już się udało to dołączyć, ale nie wiem, trudno mi powiedzieć, co się tam dalej dzieje. Nie ma pani informacji, czy tam sytuacja się uspokoiła? Mogę za chwilę zadzwonić i spróbować się na przykład z ludźmi z Gazety Polskiej skontaktować, bo oni idą na końcu marszu i to się dowiem, gdzie oni są, dobra? Super. Bardzo dziękujemy. Tak właśnie wygląda czoło marszu. Mijają nas tłumy ludzi. Oddaliliśmy się trochę od pierwszej linii. Za nami są motocykliści. Panie, my motocykliści z przodu, proszę poczekać, my niedługo powinniśmy mieć informacje z tego, co dzieje się dalej za nami w tłumie. Tutaj z przodu wygląda wszystko bardzo spokojnie. Thank you.
motocykliści z przodu. Mówiła pani o nas, że jesteśmy harcerzy. Nie jesteśmy harcerzami, jesteśmy grupami rekonstrukcyjnymi. Proszę sprostować to. Miała nas grupa rekonstrukcji historycznej, prostuję i bardzo przepraszam. Chociaż myślę, że wśród członków grupy rekonstrukcji historycznej znajdują się i harcerze. Na razie marsz znów się zatrzymał. Czekamy aż dołączą do nas ludzie z tyłu. Marsz znów się zatrzymał. Znów się podzielił na części. Znów został wstrzymany. Zaraz będziemy mieli informacje z tego, co się dzieje z tyłu. No dobrze. No na razie. Udało się panu skontaktować? Tak, my jesteśmy teraz na... Czołówka jest na rondzie jazdy polskiej, a końcówka marszu w tej chwili jest już na Placu Konstytucji. Końcówka marszu, ale jeszcze się ciągnie, bo okazało się, że kluby Gazety Polskiej, które miały iść na końcu marszu, idą teraz w środku tego marszu. Wygląda to, że udało się złączyć wszystkich. Chyba tak. Takie robi to wrażenie, że wszyscy już idziemy razem. Tylko, jak mówię, troszeczkę się Szyk przemieszał przez to całe zamieszanie tam tuż za rondem Dmowskiego i w tej chwili się dopiero połączyliśmy. Te wybuchy, które słyszymy, co to jest? To są petardy jakieś tam rzucają sobie pewnie ludzie zadowoleni, że świętują i hukowe petardy. Tak, tutaj z przodu wszystko wygląda bardzo spokojnie, prawda? Uczestnicy idą, maszerują w spokoju. W tej chwili tak, w tej chwili jest już spokój. Niestety to, że pojawiła się ta umundurowana policja w tym całym rynsztunku swoim zbrojnym, oni pokazali się od razu i z boku, i z przodu marszu, i wyglądało to po prostu no bardzo źle, bo to prowokuje niektóre osoby, które są bardziej energiczne. Właśnie jak pan skomentuje tamtą sytuację na samym początku, jeszcze w samym centrum. No cóż tu mogę skomentować? No tak jak mówię, to spodziewaliśmy się chyba w sumie tego, że będą tego typu prowokacje i że w ten sposób policja się właśnie zachowa. To znaczy, że no ja osobiście, jako że jestem w zarządzie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, to nawet tam do reszty kolegów apelowałem, żeby nie pozwolili na coś takiego, żeby policja po prostu nawet się pojawiła, żeby była widoczna dla ludzi, bo mówię już, to sam widok takich uzbrojonych ludzi wywołuje jakieś emocje. Jakie są plany? Mówił pan, że jest pan członkiem zarządu stowarzyszenia. Jakie są plany dalej? Dalej, no dochodzimy pod pomnik Dmowskiego i według dalszego planu idziemy na Agrykolę, gdzie będą przemówienia. Jak to pójdzie dalej, to tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Znajdujemy się cały czas na czele marszu. Na chwilę marsz się zatrzymał, aby pozwolić tyłom dołączyć. Tutaj macie ludzi też z organizacji. Pana Artura Zawisze, pana Bosaka. Znajdują się koło nas członkowie organizacji. Opowiedzcie coś, dlaczego tutaj jesteście? Kim jesteście? Przedstawcie się. Krzysztof Bosak, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Jestem od pierwszego Marszu Niepodległości, zawsze tam, gdzie dzieje się najwięcej, więc idę z samego przodu, żeby obserwować, co się dzieje. To, co mnie zafrasowało, to, że przed nami na samym początku, gdy nas zatrzymali na rondzie Dmowskiego, prowadził nas kordon policji, ale co ciekawe, zamiast zwykłego auta z kamerą, jak zwykle na manifestacjach, po to, żeby obserwować, jak idziemy, jechały dodatkowo przed nami dwie polewaczki, kiedy jeszcze nic się nie działo. To jest zupełnie nadzwyczajne, a w tej chwili przed nami idzie kordon policji, a obok policjantów idzie cała grupa tajniaków w kominiarkach. Ja nie sądzę, że takie zachowanie policji służy spokojowi na manifestacjach. Duża zapobiegliwość, ale jednak spokój jest, tak się wydaje. Ja nie nazwałbym tego zapobiegliwością, ale raczej swego rodzaju prowokacją, bo to, że policja wprowadziła przy rondzie Dmowskiego oddziały prewencji i polewaczki, to sprowokowało część zamaskowanych osób, które po prostu gdzieś tam wdały się w jakieś szamotaniny i przez to godzinę staliśmy. Czy wiadomo, kim były te osoby? Do nas dotarły informacje, że byli to zamaskowani policjanci. Nie mam pojęcia, ponieważ byli zamaskowani. Nawet gdybym wiedział, że znam policjantów, to przez kominiarki ich nie poznam. Natomiast część osób to pewnie byli jacyś chuligani. Rozumiem. A jakie są dalsze plany? Co się dalej będzie działo? Idziemy do Mariupola, tak? Idziemy do Mariupola. Kto będzie przemawiał? Dziękuję. Dziwbagle flak. Dziwbagle flak. Sytuacji, co myślą, tak? Po prostu, czy chcą skomentować jakiś komentarz do tego? Nie rozmawiaj tak długo z każdą osobą. Bo dzisiaj po prostu robimy sprawę, ale idzie ci świetnie. Zastępca prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, pan Marian Piłka. Porozmawiamy może troszkę o tym, co tam było, bo myśmy nie byli niestety, jak tam Komorowski przyszedł. Jakby pan zechciał to zrelacjonować i też powiedzieć o tym, co tu się dzieje, jak tu sprawa wygląda. Ale już idziemy, to teraz... może... Będziemy szli po prostu za samochodem bezpiecznie, aha, dobrze? Tylko... To jest karetka, chyba musimy zjechać na bok zaraz. Proszę się nas trzymać. Dajcie mi znać. Stop. Dajcie mi znać. Cześć Marian. No i co? Dzień dobry. Odcięli, wiesz, naokoło tutaj przeszliśmy. Właśnie, czy widział pan, co tam się działo z tyłu? Odcięto czoło pochodu od reszty, od tam kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Uważajcie!
momencie jesteśmy na czele marszu. Dostaliśmy sygnał do ruszenia, jednak był on przedwczesny. Okazało się, że jeszcze nie wszyscy uczestnicy mogli do nas dołączyć. Albo prowokatorzy, albo chorzy ludzie. Dzień dobry. Właśnie, czy mógłby pan jakoś skomentować tę sytuację? Wczoraj Prawica Rzeczypospolitej wystąpiła z apelem, żeby nie było żadnych policyjnych prowokacji. Wiele wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z policyjnymi prowokacjami. Marsz jest bardzo duży, jest mnóstwo ludzi. W związku z tym tutaj jesteśmy na czele i na czele nie widać tego, co się tam dalej dzieje. Stąd tylko widzieliśmy, że były jakieś petardy. Jeden z moich znajomych zrobił zdjęcie. Relacjonujemy dla Państwa przebieg Marszu Niepodległości. Znajdujemy się właśnie za rondem Jazdy Polski. Jest obok nas organizator marszu, Robert Winnicki. Dzień dobry z tyłu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę przeskoczyć przez kabelek. Dziękuję bardzo. Proszę nam powiedzieć o tym, co się dzieje. Marsz, potem gdy został zaatakowany przez siły policyjne, na nowo się zorganizował. Chciałem powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z sytuacją chyba niebywałą od roku 1989. Mamy mnóstwo nagrań, relacji świadków, relacji posłów, ludzi mediów, którzy widzieli, jak policjanci zamaskowani dołączali do tłumu, jak atakowali, jak wychodzili, jak byli wypuszczani z sług policyjnych, jak prowokowali zamieszki, jak następnie byli nawet czasami przez przypadek zawijani przez swoich kolegów, wypadały im odznaki. Dzieją się rzeczy niesamowite, natomiast niesamowite jest to, mam nadzieję, że zbyt wiele osób nie zostało poszkodowanych, niesamowite natomiast jest to, że udało nam się to wszystko opanować i Marsz Niepodległości, jak widać, 100-200 tysięcy, nie mam pojęcia, bo ludzi jest ogrom. Ponoć, kiedy myśmy byli na Marszałkowskiej, ponoć ludzie jeszcze wychodzili spod Pałacu Kultury. Więc ludzi jest naprawdę niesamowita ilość. I od momentu, kiedy nie jesteśmy już atakowani przez policję, marsz idzie w porządku. Oczywiście jest ciężko, żeby zapanować nad tłumem, ale służba porządkowa, Straż Marszu Niepodległości daje sobie radę. Tak, słychać wybuchy, słychać okrzyki, ale wszystko wydaje się być spokojnie. Nie, no sytuacja jest podminowana tym, co się stało na rondzie Dmowskiego. To jest skandal, to jest po prostu bandytyzm, bandytyzm rządu, bandytyzm, są co najmniej dwa rodzaje bandytów mieliśmy dzisiaj do czynienia. Pierwszy to bandyci, którzy wydali rozkazy tym policjantom, żeby prowokowali, a drugi typ bandytów, którzy przyjęli te rozkazy i je wykonywali. Rozumiem. A jest pan organizatorem. Czy mógłby pan opowiedzieć nam dwa słowa o historii Marszu Niepodległości? Proszę państwa, Marsz Niepodległości rozpoczął się w 2010 roku. Był wtedy kilkutysięczny. Co roku, no w zeszłym roku mieliśmy 20 czy 30 tysięcy. W tym roku jest 100-200 tysięcy. Historia jest długa. Myślę, że to jest po prostu przebudzenie się młodego pokolenia Polaków. Myślę, że to jest po prostu wyraz tego, że młode pokolenie Polaków chce radykalnie zmienić rzeczywistość i by do tego dożyło. I jeszcze o historii. Historia. To by trzeba było długo opowiadać. Porozumieliśmy się z Obozem Narodowo-Radykalnym. Najpierw w 2010 roku organizowaliśmy tak dwie organizacje, potem wywołaliśmy wraz z Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które zajmuje się teraz organizacją tego marszu. I tak to wygląda.
Co będzie dalej się działo? Za chwilę nie będzie nas słychać, więc co będzie się dalej działo? Pod pomnikiem Romana Dmowskiego złożymy wieńce i zejdziemy na Agrykole, gdzie będą odbywać się przemówienia i zakończenie marszu. Rozumiem. I kto będzie przemawiał? Będę przemawiał między nimi ja, kolega Przemysław Holocher, kierownik główny ONR-u. Będzie przemawiał Artur Zawisza. Tak. Do czego zamierzacie... Przepraszam. Do czego zamierzacie wezwać tam ludzi? O czym będziecie mówić? Będziemy mówić o tworzeniu narodowego ruchu społecznego, który... Będziemy nawoływali tak, żeby powoływać narodowy ruch społeczny, czyli coś na wzór nowej Solidarności. I jak? Bo uważamy, że potrzeba jest, żeby taka właśnie nowa Solidarność zaistniała, żeby zmieniła rzeczywistość w kraju. Czyli do czego tak naprawdę wzywacie ludzi? Jak oni mają interpretować to zaproszenie? Do mobilizacji. Do mobilizacji i organizacji narodu oddolnego. Dziękuję, przepraszam, muszę kończyć. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Witajcie, jesteście uczestnikami tegorocznego marszu. Idziecie po raz pierwszy? Zgadza się, dobry wieczór. Ja normalnie w Gdyni mieszkam, także pierwszy raz jestem. Jechaliście z tak daleka? Nie, ja jestem z Warszawy, ale w zeszłym roku nie miałem okazji uczestniczyć. Dlaczego idziecie w marszu? Cóż, no, święto jedno z najważniejszych w ciągu roku, no, warto jakoś zamanifestować, że tak powiem, na jakoś przywiązanie do tradycji i tak dalej. Ja się czuję Polakiem, w ten dzień powinien coś zrobić, żeby to jakoś pokazać, prawda? Czyli jest dla was ważna tradycja, a jest wielu takich młodych ludzi, którzy myślą podobnie jak wy w waszym otoczeniu? Z tego, co zauważyłem, to im starszy jestem, tym więcej osób poznaję właśnie o takich poglądach właśnie związanych z tradycją, ludzi przywiązanych do tego, co było kiedyś, takich wartości narodowych, patriotycznych. Bardzo dużo ludzi zawiodło się na obecnej władzy i zdają sobie sprawę, że taki odwrót w stronę narodu, starych wartości może być bardzo dobry dla Polski. Ludzie doceniają historię. A co wy wiecie, skąd takie wartości w ogóle wynieśliście z domu? Głównie wychowanie w domu, także filmy patriotyczne, dzięki którym poznaliśmy właściwie historię, zrozumieliśmy, że no, trzeba oddać wszystko za ojczyznę. Rozumiem. A byliście z tyłu marszu może? Widzieliście, co tam dalej się dzieje? Byliśmy w tym momencie, w którym policja jakby zablokowała marsz od dwóch stron i powiedzmy sobie, była to sytuacja bardzo nieprzyjemna, bo de facto nie było dokąd, mimo tego, że marsz jakby został, coś tam policja krzyczała nawet chyba, nie pamiętam dokładnie, ale faktycznie sytuacja była bardzo napięta, nie było dokąd w ogóle się wycofać stamtąd, ponieważ... Najgorsze tylko było to, że nawet normalni ludzie zostali zaatakowani gazami, jakimiś pieprzowymi, nie wiem do końca. Ja noszę soczewki, więc od razu łzy mi zaczęły ciec, nie byłem w stanie nic mówić, zaczerwieniona skóra, naprawdę. A staliśmy tylko w tłumie i śpiewaliśmy, także nie wiemy w ogóle, co się stało do końca. Policja weszła, to jakaś prowokacja była, nie wiem, ale gazami dostaliśmy, no tak się nie traktuje normalnych ludzi. Zwłaszcza szokujące było to, że obok nas stały matki z dziećmi, z wózkami, osoby naprawdę... Podawaliśmy szaliki innym ludziom, żeby się zasłaniali, żeby zasłaniali usta małym dzieciom, właśnie kobietom, no bo to szokujące, co by się mogło stać, jakby ktoś tam dostał na przykład z bliska, prawda? Czyli jak to podsumujecie, co tak naprawdę widzieliśmy? Zależy kiedy, bo prawda jest taka, że w pewnym momencie było tyle gazu, że ja de facto nie wiedziałem nawet, co się dzieje do końca. Zanim widzieliśmy metaforycznie, widzieliśmy tłumy ludzi, które przyszły w uroczysty sposób uświęcić ten dzień i z czym oni się spotkali? To znaczy, ja powiem tak, że wiadomo, że to jest tak ogromna grupa ludzi, że ciężko de facto powiedzieć, kto z czym się spotkał. Ja na pewno jestem zadowolony z tego, że z rozmiarów w ogóle tej akcji, tego, że z roku na rok jest to coraz więcej. Ciężko też, nie jestem w stanie określić, że powiem, co de facto jest przyczyną tego. Żeby być może takim nawet w pewnym sensie atrakcyjną elementem tych marszów dla pewnych środowisk może być właśnie ta możliwość do jakichś starć, właśnie w pewnym sensie agresywnych zachowań. Niestety tak też się zda. Miejmy nadzieję, że nie najważniejszą. Dziękuję dla was, dziękuję wam bardzo. Spoko. Dziękuję, do usłyszenia. Znajdujemy się na samym przedzie Marszu Niepodległości. Rozmawialiśmy właśnie z uczestnikami
którzy byli świadkami tej prowokacji z samego początku marszu. Według ich relacji nagle w tłumie miały miejsce wybuchy, rozpylono gaz łzawiący. Wielu ludzi, w tym matki z dziećmi, postronne osoby tak naprawdę, które niczym sobie nie zawiniły na to, ucierpiały. Natomiast w tym momencie marsz już od jakiegoś czasu idzie w spokoju. Jest bardzo, bardzo wiele ludzi, ale wszystko przebiega w spokoju. Możecie oglądać wszystko w naszych kamerach. Słychać okrzyki, słychać śpiewy, ale wszystko jest spokojnie. Znajdujemy się z samego czoła marszu. Znajdujemy się obecnie na czele Marszu Niepodległości. Słychać okrzyki, widać racy z tyłu, ale wszystko jest spokojnie. Ludzie w spokoju demonstrują swoje poglądy. Proszę mi powiedzieć, jest pan ze służby tutaj ochronnej, tak? Tak, jestem. Czy cały czas idzie pan na czele marszu? Nie, teraz po prostu po tych zadymach, tak to powiem, wcześniej szedłem bardziej z tyłu, a teraz po prostu, no tak wiesz, tutaj sytuacja była taka, że się, można powiedzieć, troszkę zgubiłem, trochę było takie zamieszanie i teraz jestem od jakiś czas idę na czele tutaj. Czyli to była pana decyzja, tak? Żeby się tutaj przenieść? Nie, po prostu dołączyłem się sobie mimowolnie, dlatego że po prostu, no wiadomo, jak jestem w służbie, to tutaj organizuję, współorganizuję, czy nawet ochronię ten marsz, więc nie będę tutaj w tym momencie chwilę szedł po prostu szukając po prostu dalej. No po prostu moim obowiązkiem było tutaj. Przepraszam. Początek marszu. Przepraszam bardzo. Powtarzam, idziemy aleją Sucha. Idziemy na samym czele marszu. Jesteśmy na alei Szucha. Słyszymy okrzyki, słyszymy głośne okrzyki, ale wszystko przebiega spokojnie. Teraz, wykorzystując moment ciszy, czy mógłby pan powtórzyć, poproszę, ostatnie słowa? Ale? O powrocie tutaj na czoło marszu, o tym... To znaczy po prostu było... zaraz kiedyś wyszliśmy, to były po prostu zamieszki.
rzucane petardy, no i wtedy po prostu wszystko się, można powiedzieć, cały marsz, tak jak ja zobaczyłem, będąc świadkiem, gdzieś, no zupełnie zgubił ten szereg, krzyk. No i wyszło tak, że tak jak teraz na przykład słychać takie petardy, więc tam było w ogóle, no wiadomo, jeszcze bliżej w czołówce, no i parę osób po prostu w ogóle gdzieś, no niestety musiałem jakoś odejść ze swojej tutaj, no, grupy, parę osób byśmy robili. Jest pan mocno zaangażowany, skoro nosi pan kamizelkę, skoro jest pan jednym z organizatorów. Dlaczego? Dlaczego zdecydował się pan? To znaczy jak zaangażowany. Jak się zgłosiłem do służby porządkowej, no to nie, to jak mogłem po prostu no, nie przyjść na ten marsz, wiedząc, że po prostu... Dlaczego postanowił pan iść w marszu i w dodatku iść w służbie porządkowej? Co pan, jakie były pana przemyślenia, pana uczucia? To było jeszcze w wakacje. Zauważyłem, już nie pamiętam, gdzieś na internecie informacje, że są poszukiwanie osoby do służby porządkowej. No zgłosiłem się. No między innymi byłem jeszcze wcześniej, tutaj był marsz 70 lat NSZ. To był taki początek nasz pierwszy marsz. No i właśnie to była taka przegrywka do tego, żebyśmy tutaj byli w służbie porządkowej właśnie dzisiaj. Na służbę, a zgłosiłem się, chcę być, no po prostu to jest marsz Polski. To po prostu my jesteśmy u siebie. W Warszawie, w Polsce. I w tym momencie no, to jest moim obowiązkiem, mnie jako Polaka, żeby tutaj być na tym marszu. No bo się nie wstydzę się kraju, Polski, ojczyzny. No i po prostu chciałem coś zrobić dla mojego kraju. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Znajdujemy się cały czas na samym czele marszu. Słyszymy okrzyki. Wszystko przebiega w spokoju. W tym momencie straż marszu będzie osłaniała marsz z lewej i z prawej strony. Na całej długości marszu znajdują się kordony policji. Słychać było właśnie wybuchy, ale wszystko jest spokojnie. Idziemy aktualnie. Będą składane kwiaty. Wyzwolicie Polski! Wyzwolicie Polski! Wyzwolicie Polski!
będą składane kwiaty.
gości. Za nami motocykliści i pokojowy marsz. Słuchaj! Teraz nastąpi tu złożenie kwiatów. Kto będzie je składał? O, będę lekko od Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Także mamy trzy piękne wiązanki, państwo pewnie je sfilmowali. Składam na Parku Agricola, nastąpi zakończenie. Wszystko się uspokoi. Nas już nie atakuje. Więc... Skoro teraz mamy chwilę jeszcze spokoju, dlaczego w Warszawie jest tyle marszy? Czy jest możliwe, żeby kiedyś ruszył naród razem? Pewnie tak, tylko elity w tym narodzie muszą się zmienić, bo jeśli będzie dalej tak jak jest, to spora część narodów po prostu nie będzie tak jak za PRL-u. Naród nie akceptował tych komunistycznych. Naród po prostu nie akceptuje tych zdrajców, tych bandytów, którzy dzisiaj właśnie napuścili na nas policyjnych prowokatorów, tak? A nie z nimi maszerować. Czyli czego potrzeba? Trzeba, żeby ludzie poszli razem, żeby zrozumieli, że to jedno. Ten system, obalić ten reżim, po prostu. I ustanowić narodową władzę w Polsce. To czy tego potrzeba. Przepraszam, muszę kończyć. Dobrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Tak jak słyszeliśmy, niedługo będą złożone kwiaty przed pomnikiem Romana Dmowskiego. Są tutaj tłumy ludzi. Tłumy ludzi przyszły uczcić dzisiejsze święto. Dzisiejszy dzień. Stoimy pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Gdzie składamy uroczyste kwiaty. Marsz Niepodległości, pomnik Romana Dmowskiego. W tym momencie odbywa się uroczyste złożenie kwiatów przez organizatora marszu, pana Roberta Winnickiego.
Jesteśmy pod pomnikiem Romana Dmowskiego, gdzie właśnie zostały złożone kwiaty. Następnie będziemy kierować się w stronę Agrykoli, gdzie zakończy się Marsz Niepodległości. Widać racę, słychać wybuchy. Przed uczucia. Mimo ich tutaj. Wszystko odbywa się bardzo spokojnie.
wejdzie. Kolega z falangą zieloną, jeszcze dalej. Jeszcze 10 metrów dalej. Jeszcze dalej przejdź. Patrzysz w naszą stronę, jeszcze dalej. Przechodzimy, cały czas przechodzimy. Przesuwamy się dalej. Ci, którzy są na tej ścieżce, przechodźcie dalej. To co, sprawdźmy jeszcze raz, ile jest nas wszystkich. Ile jest tych biało-czerwonych sztandarów. Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Bardzo się cieszymy w imieniu organizatorów, kombatantów, wszystkich organizatorów marszu, że udało nam się praktycznie wymknąć tej policyjnej prowokacji. Nie daliśmy się wciągnąć w ten policyjny kocioł. Udało nam się to samo, co w zeszłym roku. W zeszłym roku udało nam się wyprowadzić marsz z tego kotła, w który wprowadziła nas policja, a dziś udało nam się wyjść z kolejnego kotła. Jest nas siła, jest nas naprawdę ogromna siła. Nie są w stanie, cokolwiek by robili, nie są w stanie sprowokować nas do fizycznej konfrontacji. Pokażmy jeszcze raz, ile nas jest. Flagi biało-czerwone w górę. Niech to święto narodowe będzie wielką fiestą, wielką radością. Cieszmy się z naszej niepodległości. Przechodzimy cały czas ścieżka, która jest pomiędzy końcem placu a trawnikiem. Przechodzimy cały czas w wasze prawo, ze sceny w lewo. Bardzo proszę, cały czas na plac wchodzą ludzie. Bardzo proszę, żeby wszyscy przechodzili dalej. Przechodzimy, przechodzimy, ścieżka przechodzi. Skrajnie na prawo, proszę. Ci, co skrajniejsi, to jeszcze bardziej na prawo, bo widzę, że tutaj mało skrajnych jest. Mało... że policja nie dała rady. Myśleli, trochę gazu. Proszę Państwa, jest... ...do swoich flag, a jakby flagi... ...prosza organizatorów waszej...
z Honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości. Wszyscy, którzy w tym całym zamieszaniu, w tym piekle, które próbowała zgotować nam policja, zgubili się, zapraszamy tutaj na scenę. Członkowie Honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości proszeni są o wchodzenie na scenę. Grupy porządkowe marszu będą Państwa tutaj kierowały i wpuszczały na scenę. Członków Honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości, ludzi naprawdę wielkiej odwagi, pamiętajmy wszyscy, żeby poprzeć tak bardzo tożsamościową, patriotyczną inicjatywę, trzeba mieć bardzo dużo odwagi dzisiaj. Czasem trzeba wiele rzucić na szale. Zapraszamy tu wszystkich, którzy są w Komitecie Honorowym Poparcia Marszu. Jeszcze raz brawa dla tych, którzy nas wspierają. Przechodzimy na prawo, cały czas na prawo w kierunku źródełka. Przechodzimy. Słuchajcie, nie wiem, czy jest tutaj z nami na przykład. Widzę, że jest Przemyśl. Witamy Podkarpacie, witamy. A czy jest może z nami Lubelszczyzna? Jest, jest ich kilku. Fajnie. Podlasie! Jest Podlasie? Dobrze. Mazowsze? To Mazowsze na prawo. Najwięcej was jest. Dobrze, kolejna ziemia. Ziemia łódzka. Śląsk? O, Śląsk już dotarł do swoich flag chyba. Małopolska! Jest godna reprezentacja Małopolski. Opolszczyzna! Jest opolskie! Jest. Dolny Śląsk! Jest z nami Dolny Śląsk. Lubuskie! Zachodniopomorskie! Cały czas ci sami krzyczą? Wielkopolska! A, centralnie, no tak. Kogo nie wymieniłem? Kujawsko-pomorskie. Pomorskie. No, głośniej. Nie wiem, czy liczniejsi, czy głośniejsi. Dobrze, bo zaraz wyjdzie, że kogoś pominąłem. Warmińsko-mazurskie, oczywiście. Oczywiście. Wszyscy? Wszechpolska? A nie, no jest jeszcze Wilno, są Wilniocy. Są z nami Polacy z Ameryki Południowej, są z różnych krajów. Ale cały czas wchodzimy, słuchajcie, na prawo, udrażniamy ścieżkę. Ścieżka... Jasne, jasne. Każdy, kto stoi na ścieżce i ma tego świadomość, przesuwa się w prawo. Przesuwa się w prawo. I to nie jest głupie, dlatego że w tamtą stronę stoją wasze autobusy. Na torwarze stoją autobusy. Kto się przesunie w prawo, ten będzie miał szybciej do autobusu. Także polecam. Nie, nie wyganiam. Sprawdzamy, jak jest sytuacja logistyczna na placu na rozdrożu. Jeśli tam już powoli się kończy, to za chwilę będziemy zaczynać. Szanowni Państwo, w tak doniosłej chwili, w tak wybornym towarzystwie, w jakim tu jesteśmy, myślę, że godnie będzie, jeśli wszyscy znamy rotę, prawda?
Słuchajcie, o klaski, bo Paula się trochę stresuje. Bardzo proszę. Zacznij, bo najważniejsze to dobrze zacząć, a ja nie zacznę, dobre. Słuchajcie, pragniemy naprawdę bardzo mocno podziękować wszystkim tym, dzięki którym ten marsz jednak w jako takiej formie tutaj dotarł. Podziękujmy jeszcze raz tym grupom porządkowym, Straży Marszu Niepodległości. Może czasem byli dla was trochę umęczeni, może was trochę irytowali, ale naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i to jest też początek pewnego nowego rozdziału. I jednocześnie informujemy was wszystkich, że z tej 200-osobowej grupy stworzyliśmy pewien trzon Straży Marszu Niepodległości. Tak samo jak marsz rusza dalej, tak samo już od dziś my też ze Strażą Marszu Niepodległości ruszamy dalej. Ogłaszamy wielki narodowy nabór do Straży Marszu Niepodległości. Niestety, dożyliśmy czasu w wolnej Polsce, w podobno wolnej Polsce, gdzie nasze służby, które powinny stać na straży praworządności, porządku, nie spełniają swojej roli. Od dziś będziemy tworzyć własną służbę, która w takich sytuacjach będzie nam zapewniała bezpieczeństwo i porządek. Bardzo dziękujemy naszym grupom medycznym, które w bardzo profesjonalny, fachowy sposób dbały o bezpieczeństwo naszego zdrowia, dbały o to, żeby te rany, które odnieśli niektórzy ze strony policyjnych, ohydnych ataków, w jaki sposób tutaj niwelować i którzy naprawdę doskonale się spisali. Jeszcze raz wam dziękujemy, nasi medycy. Dziękujemy! Dziękujemy! Pragnę zaznaczyć i musimy to wszyscy wiedzieć, że naprawdę to, co zrobiliśmy organizacyjnie, technicznie, logistycznie, było robione tylko dzięki waszym datkom, dzięki waszym darowiznom, tylko dzięki datkom często anonimowych darczyńców. Ja bardzo bym chciał, pewnie moi koledzy organizatorzy, całe szefostwo Stowarzyszenia Marszu Niepodległości jeszcze o tym powie. Chcielibyśmy o nich wszystkich powiedzieć. Bardzo wielu darczyńców zastrzegało, że nie chce się ujawniać. To też świadczy o tym, w jakim kraju żyjemy.
brawo dla nich, mimo wszystko. Jednocześnie zapewniamy wam, zapewniamy was, że od jutra zaczniemy drążyć temat kosztów Marszu Prezydenckiego. Spróbujemy nawet dla własnej ciekawości przeliczyć, ile kosztował nas, podatników, Marsz Prezydencki, urzędowy, partyjny Platformy Obywatelskiej w przeliczeniu na jednego uczestnika, a ile kosztował nas w przeliczeniu na jednego uczestnika. Bardzo wam dziękuję ze swojej strony jeszcze raz jako Straż Marszu Niepodległości. Dziękuję Adamowi, który w całym ferworze tej walki o dojście tu gdzieś nam zginął. Szef Straży Marszu jeszcze tutaj nie dotarł. Także jest na placu na rozdrożu, właśnie teraz słyszymy. Także jeszcze raz pokazuje to, jaka jest skala tej tytanicznej pracy, którą Straż Marszu Niepodległości włożyła w doprowadzenie nas skuteczne i godne tutaj. Pomimo tego, temu wszystkiemu, co robiły władze, co robiły służby mundurowe, co robiła policja. Jeszcze raz dziękuję Adamowi, który kierował Strażą Marszu Niepodległości. Mam nadzieję, że tutaj niebawem do nas dotrze. I przekazujemy już oficjalnie głos kierownictwu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Słuchajcie, proszę o wybaczenie świętokrzyskie, bo oczywiście świętokrzyskie nie zostało wymienione. Pozdrawiamy świętokrzyskie! Słuchajcie, też dziękujemy serdecznie, bardzo serdecznie dziękujemy tym mediom, które są z nami. Dziękujemy, że na żywo relacja jest w Razem TV, w niezależnym, nie mainstreamowym przekazie telewizyjnym. Podziękujmy tym, którzy nie kłamią, tym, którym możemy zaufać. Podziękujmy tym mediom. Podziękujmy również tym kilku nielicznym posłom, którzy z nami szli, a którzy zaliczają się również do grupy nielicznych posłów, którzy głosowali przeciwko traktatowi lizbońskiemu. Pamiętajmy, że traktat lizboński to była zdrada Polski. I dziękujmy tym wszystkim nielicznym kilku rejtanom, kilkudziesięciu rejtanom, którzy wtedy głosowali przeciwko traktatowi lizbońskiemu. Traktat lizboński, zdrada Polski! Traktat lizboński! Zdrada Polski! Traktat lizboński! Zdrada Polski! Traktat lizboński! Zdrada Polski! Dobrze, no nie, niestety nie ma nas tutaj większości osób, które w ogóle zgromadziły się na Marszu Niepodległości, ale będziemy już zaczynać naszą tutaj konferencję, ostatnie przemówienia na zakończenie Marszu Niepodległości. O głos poproszę kolegę Krzysztofa Bosaka, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, obecnie redaktora kwartalnika Rzeczy Wspólne. Zapraszam do... I członka zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że udało się tutaj nam zebrać, że mimo wszystkich przeszkód, bo sam byłem świadkiem, jak przedstawiciel władz miasta naciskał na organizatora, żeby rozwiązać zgromadzenie, już wtedy, kiedy zostaliśmy zatrzymani mniej więcej na wysokości ronda Romana Dmowskiego. Bardzo się cieszę, że ta nieugięta postawa i to, że marsz rozdzielił się na kilka części,
że nasza nieugięta postawa spowodowała, że jesteśmy tutaj, że marsz kończy się właściwie we wzorowym porządku i że nie będzie w tym roku możliwa taka sytuacja jak w poprzednim, że przedstawiano, jakoby marsz skończył się burdami. Cokolwiek mówią w tej chwili w mediach, a dostaję SMS-y z informacjami o tym, jak to wszystko jest przedstawiane, my widzimy wyraźnie, że Marsz Niepodległości to jest impreza, która kończy się tutaj. To jest manifestacja, która kończy się w sposób zdyscyplinowany i zorganizowany i której częścią nie są bynajmniej, tak jak to próbowano przedstawiać i tak jak próbowano nas kojarzyć, jakieś awantury. Chciałbym ten wątek troszeczkę rozwinąć i powiedzieć o czymś więcej niż tylko tutaj będzie wspominane, a właściwie skupić się na jednym wątku, mianowicie niepodległości nie tylko politycznej, ale niepodległości duchowej, której sądzę, że często jesteśmy niestety pozbawiani ze względu na odmawianie nam prawa do reprezentowania swoich poglądów, odmawianie prawa nam do bycia równorzędnymi uczestnikami debaty publicznej. Szanowni Państwo, dlaczego to, co robimy, dlaczego marsz pod takimi hasłami, jaki tutaj szedł, dlaczego takie teksty, jakie w różnych miejscach publikujemy, dlaczego takie portale, jakie prowadzimy, dlaczego te portale spotykają się z wielką wściekłością z jednej strony i z drugiej strony z pogardą mediów i dziennikarzy o poglądach centrowych i liberalnych i lewicowych przede wszystkim. Dlaczego tak się dzieje? Sądzę, że dlatego, że odzyskujemy powoli niepodległość duchową. Tą niepodległość, której Polakom bardzo długo brakowało. Sądzę, że ją powoli odzyskujemy i Marsz Niepodległości dlatego uzyskał tak ogromny rezonans, tak wielu uczestników z jednej strony i tak wielu wrogów i krytyków z drugiej strony, że Marsz Niepodległości stał się takim symbolem odzyskiwania przez nas niepodległości duchowej. Ta niepodległość polega na dwóch sprawach. Po pierwsze, odzyskujemy kontakt ze swoją własną tradycją, odzyskujemy ciągłość. Różne grupy, które szły dzisiaj na czele, grupy rekonstrukcyjne, grupy nawiązujące do różnych etapów i do różnych nurtów, bo Marsz Niepodległości został zainicjowany przez środowiska narodowe, ale również dołączyły do tego środowiska odwołujące się do różnych idei i z II Rzeczypospolitej, i z I Rzeczypospolitej, tych, którzy nawet dzisiaj odtwarzali husarię. To wszystko są widoczne znaki tego, że odzyskujemy tą niepodległość duchową i tego, że nie będzie można dłużej mówić nam, że mamy się wstydzić swojej własnej tradycji. Dość z naszej strony kompleksów, dość narzekania. Nie dajmy sobie wmówić, że nasza tradycja, że nasze tradycje polityczne, czy to endeckie, czy inne, czy konserwatywne, czy tradycje z I Rzeczypospolitej, czy romantyczne, te wszystkie, do których są gotowi nawiązywać ci, którzy szli dzisiaj w marszu. Nie dajmy sobie wmówić, że to są gorsze tradycje, niż mają inne europejskie narody, że mamy na coś czekać, aż tu przyjdzie ktoś i poda nam na tacy jakieś mądrości, których podobno nie znamy. Tutaj w Marszu Niepodległości, dzisiaj wśród tych ludzi, bije serce polskiej tradycji. Kończąc moje krótkie przemówienie, ponieważ mamy tutaj wielu wybitnych przyjaciół Marszu Niepodległości, współorganizatorów i liderów środowisk, które organizowały ten marsz, poświęciły wiele czasu i wiele energii na to, żebyśmy mogli się tutaj spotkać. Kończąc, chciałbym powiedzieć coś takiego. Czas się zorganizować. Czas się zorganizować w ramach różnych środowisk, które lokalnie współtworzymy. Robić swoje w oparciu właśnie o nasze wartości. Bez oglądania się na krytykę. Za komuny próbowano przerobić nas w proletariat. W tej chwili część środowisk centrowych, liberalnych i lewicowych chciałyby nas przerobić w takich bezmyślnych konsumentów tego, co jest podawane w mediach. My jesteśmy i pozostajemy i pozostaniemy przywiązani do prostych wartości i do starych zasad. W tym jest nasza siła. Tego się trzymajmy. Jest nas cała Polska! Jest nas cała Polska! Dobrze, więc teraz tak, dziękuję bardzo koledze Bosakowi. Teraz o głos poproszę byłego posła, pana posła Grabowskiego o to, żeby zabrał głos. Jest obecnie przewodniczącym Klubu Inteligencji Polskiej. Zapraszam. Kochani, mówić do was to zaszczyt.
dwie strofy. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią ojca, dziedzictwem przechodzi na syna. To słowa Adama Mickiewicza. Zobaczycie, jak dzisiaj one są prorocze. Przed 20 laty pod przywództwem duchowym papieża Polacy odzyskali niepodległość. Zachłysnęli się tą niepodległością, chociaż papież ostrzegał. Wolność nie jest nam dana, a jest nam zadana. Można ją stracić, trzeba jej strzec. A zatem wolność to jest obowiązek. Jeśli chcemy mieć państwo, to musimy mieć poczucie odpowiedzialności. I co się stało po 20 latach? Pokolenie Solidarności i niestety pokolenie postkomunistów tę wolność i niepodległość zaprzepaściło. Nie wytworzyło tej wspaniałej odpowiedzialności wewnętrznej i poczucia patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Za czym poszło? Mieć, a nie być. Być bogatszym. Brać wzory z Zachodu. Dorabiać się. Brać na kredyt. Wszystko to było początkiem pętli, która się na nas zacisnęła. Pętli zadłużenia, pętli podporządkowania, a wreszcie pętli utraty wolności. Bo dzisiaj możemy niestety powiedzieć, że tą wolność utraciliśmy. Może nie do końca, bo jesteście wy tutaj i chwała wam za to. Ale my wielką część niepodległości utraciliśmy. I dlatego pora dziś popatrzeć, co się z Polską stało. Co jest z państwem? Państwo jest zadłużone. Państwo jest zanarchizowane. Państwo jest skorumpowane. Policja jest używana przeciwko nam, zamiast nas wspierać, bo my jesteśmy solą Polski dzisiaj. My nie jesteśmy przeciw policji. My ją szanujemy i chcemy, żeby ona była z nami, a ją chce się przeciwko nam nastawić. To jest zbrodnia. Co jest z narodem? Nie mamy poczucia własnej wartości. Mamy zatraconą tożsamość. Demograficznie cofamy się. Emigrujemy. Ile jest nas w Polsce? Coraz mniej. A co jest z polską gospodarką? 70% banków w rękach kapitału zagranicznego. Ponad połowa przemysłu w rękach tego kapitału. Ponad połowa handlu. Co jest nasze? Jeszcze trochę ziemi nam zostało, ale od 2017 roku w Unii Europejskiej tą ziemię będą mogli kupować obcy bez specjalnych zezwoleń. Czy mamy i to jeszcze stracić? Nie ma tak. Moi drodzy, dlatego pora się opamiętać, powiedzieć dość. Co znaczy powiedzieć dość? To znaczy zrozumieć, że są dwa fundamenty polskiej państwowości i polskiego narodu. Jedno to jest świadomość i tożsamość, drugie to jest fundament gospodarczy. I dlatego my musimy odbudować polską świadomość. Przecież to hańba, żeby w naszym narodzie ponad 10% Polaków wybierała kreaturę, prowokatora, zdrajcę, który śmie, ja nie wymienię jego nazwiska, bo szkoda, który śmie mówić, że Roman Dmowski to jest byle kto. To jest dramat, nie że jest zdrajca, a że 10% Polaków go wybrało. To jest hańba dla nas wszystkich. I dlatego musimy odbudować swoją tożsamość. Idiota głosuje na Palikota, tylko idiota głosuje na Palikota. Już kończę. Kochani, pozwólcie, bo wielu jest chcących przemówić, więc ja będę kończył. Jest program gospodarczy, jest program społeczny i my go mamy. Dlatego nie bójmy się mówić, że trzeba usunąć ten rząd, zmienić konstytucję. Natomiast jedno, co pamiętajcie. 4 lata było nas niewielu.
3 lata może 1000, 2 lata temu parę tysięcy, dzisiaj ile nas jest? Mnóstwo! Dlatego to jest wielka wasza zasługa i waszych przywódców. Roberta Winnickiego, Przemka Holehera, szanujcie i dbajcie o przywództwo, bo Polska potrzebuje mądrych elit. Bez mądrych elit nie będzie tego państwa i dlatego dbajcie o to. I jeszcze jedno zdanie na koniec. Moi drodzy, tego marszu już nikt nie zatrzyma. Ten marsz pójdzie do przodu. Bądźcie pewni, że mimo tych wszystkich przeszkód i tego, co robią, ten marsz swój cel osiągnie. A zatem idziemy do przodu. Bóg jest z nami. Szczęść wam Boże. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Teraz o dosłownie kilka słów poproszę wschodzącą gwiazdę Polskiego Ruchu Narodowego, jednego z liderów Młodzieży Wszechpolskiej, Tomka Pałasza. Zapraszam. Witam was. Kolega trochę przesadził z tymi porównaniami, ale dziękuję bardzo. Przyszliśmy na ten marsz z jednym hasłem na ustach, z hasłem, które jest przewodnie dla nas dzisiaj. To hasło brzmi: odzyskajmy Polskę. Ale nie było łatwo. Bo nigdy nie jest łatwo, kiedy o prawo do manifestowania naszej dumy narodowej, kiedy o prawo do manifestowania naszego patriotyzmu musimy walczyć z władzą, musimy wyrywać je tej władzy z rąk. W tym roku w roli przeciwnika dumnego i zorganizowanego, jak siebie tutaj widzicie, narodu, wystąpiła władza państwowa. Odwiedzali organizatorów marszu o godzinie 6 nad ranem w ich domach. Skąd my to znamy? Zastraszali organizatorów wyjazdów, zastraszali przewoźników, którzy mieli nas dowieźć tutaj do Warszawy, z Pomorza, ze Śląska, z Wrocławia, skądkolwiek. Ale nie przewidzieli jednej rzeczy, że oni mają do czynienia z ludźmi idei, z ludźmi, których nie da się zastraszyć. Dla nas każde działanie represyjne, które oni stosują wobec nas, to jest tylko jeszcze większa mobilizacja. Jeszcze większa mobilizacja do tego, żeby osiągnąć nasz cel. Do tego, żeby rozwalić wszystkie przeszkody, jakie stoją na drodze tego narodu do jego wielkości. Obecna elita rządząca nie życzy sobie, aby naród organizował się oddolnie. Lewicowe i liberalne media nie życzą sobie obecności idei narodowej w życiu publicznym. A więc to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Musimy się organizować, łączyć się w grupy, usprawniać nasze działania. Musimy być wierni tej idei narodowej. Nacjonalizm to jest to, co doprowadzi nas do zwycięstwa. Co doprowadzi nasz naród do zwycięstwa. Pytanie brzmi, kto ma poprowadzić ten naród do zwycięstwa? Kto jest gotowy do tego, aby poprowadzić narodową pracę u podstaw? A od... Jak my wszyscy. A odpowiedź na to pytanie jest krótka i zawiera się w haśle. My, młodzi, aktywni i radykalni, mamy wspaniałe wzorce z przeszłości. Narodowcy pokolenia początku XX wieku, którzy nadawali ton życiu publicznemu w II Rzeczpospolitej. Partyzanci z Narodowych Sił Zbrojnych. Żołnierze wyklęci, którzy do ostatniego tchu i do ostatniego dnia prowadzili walkę z czerwoną zarazą. To jest ta spuścizna, do której chcemy się odwoływać. Ta idea, która popychała do działania naszych przodków, kiedy oni byli tak młodzi, jak my jesteśmy dzisiaj, ta idea nie straciła nic ze swojej aktualności i ze swojej ważności. Ona jest dzisiaj tak samo ważna dla nas, jak była ważna dla nich. Młodzi, bo jedynie młodzież nieuwikłana w system, młodzież niepowiązana z obowiązaniami, z obecnym systemem, jest w stanie być motorem prawdziwie głębokich zmian, jakie muszą zajść w tym społeczeństwie. Przyszedł czas, żeby skończył się dyktat pokolenia,
dla którego Polska mała, nijaka, uzależniona jest Polską wystarczającą. Nadszedł czas na pokolenie ludzi, którzy zaprowadzą ten naród na należne jemu miejsce. W tym świecie i w tej rzeczywistości my musimy wyciągać rękę do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Musimy przypomnieć Polakom ich własną tożsamość. Takie jest wyzwanie, które stawia przed nami dzisiaj Opatrzność. Ten naród i te wartości, za które życie oddali nasi przodkowie, one przetrwają. One przetrwają wtedy, kiedy my postawimy zdecydowany opór niszczącym trendom, które nachodzą do nas z zagranicy. Mamy po swojej stronie najważniejszy argument. Argument prawdy i argument idei. I na tym argumencie, jak na skalę, będziemy budować fundamenty przyszłego ruchu narodowego. I na tym argumencie będziemy budować naszą działalność. Przyszedł czas, abyśmy my, tak jak tu jesteśmy, narodowcy, patrioci, kibole, my wszyscy, rozpoczęli tą narodową pracę u podstaw. Wprowadźcie w życie ideę solidaryzmu narodowego. Pomóżcie temu narodowi, a ten naród pójdzie z wami, aż do zwycięstwa. Czcijcie pamięć o bohaterach. Ta pamięć, zachowując tą pamięć, zachowujemy ideę wielkości tego narodu, którą trzeba przekazać kolejnym pokoleniom nadchodzącym po nas. Bądźcie aktywni, bo aktywizm, oprócz naszej ideowości, to jeden z niewielu zasobów, jakie posiadamy. Nie stoją za nami wielkie media, koncerny, finansjera zachodnia. Państwo nas nie wspiera. Musimy być aktywni, żeby zbudować siłę. Siłę, która będzie tak wielka, że podważy, zniszczy i wysadzi ten antynarodowy system. Zarzuca się nam, że jesteśmy radykalni. Owszem, jesteśmy. Bo jak można nie być radykałem w dzisiejszej rzeczywistości? Dziś radykalizm jest cnotą. Radykalizm jest potrzebą chwili. Nasz radykalizm musi przejawiać się w postawie, jaką prezentujemy wobec tej władzy. A ta postawa brzmi: ani kroku wstecz. To pokolenie obecnych 30-20-latków i młodszych musi być awangardą narodowej rewolucji. To jest nasza walka. Spójrzcie na to, co się dzieje dookoła. Na państwo, które jawnie występuje przeciwko swoim obywatelom, którzy chcą manifestować swój patriotyzm. Gdzie są efekty waszej pracy w Polsce? Kto je rozkrada? Musimy walczyć o taką Polskę, która będzie krajem sprzyjającym Polakom, interesom naszym i naszych rodzin, a nie tylko obcemu kapitałowi i elicie rządzącej. Nie może być tak, że kieszenie obcej finansjery są ważniejsze od codziennych potrzeb najbiedniejszych ludzi tego kraju. Nie może być tak, że potrzeby naszego narodu ustępują miejsca wielkim interesom wielkich elit, które nigdy o rozwój tego narodu nie dbały. Wszyscy znacie pewnie wiersz Przesłanie pana Cogito. A więc idźcie, idźcie, dokąd poszli tamci, bo dzisiaj światło na górach dało znak. Marsz Niepodległości jest tym światłem, które daje wam znak do tego, aby iść dalej. My, młodzi, bądźmy aktywni i radykalni, bo tylko tak wygramy tę walkę. Bądźmy zorganizowani i silni. Marsz Niepodległości nie kończy się tutaj, tak jak powiedzieli już poprzednicy i co powiedzą jeszcze ci, którzy będą mówić po mnie. On się dopiero zaczyna. Zaczyna się i będzie trwał, kiedy wy pojedziecie do swoich domów i zaczniecie pracę z wielkim narodem, którego jesteście częścią. Dzisiaj rozpoczynamy marsz ku wielkiej Polsce, ojczyźnie wielkiego, silnego i zorganizowanego narodu. Bądźcie wierni, idźcie, odzyskajcie Polskę. Czołem! Teraz zapowiem kolejną osobę, która przemówi. Powiem tak, że jest to wiceprezes jednej z ważniejszych organizacji, a ponieważ jest to wiceprezes organizacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Bez Narodowych Sił Zbrojnych nie byłoby teraz nas w tym momencie z taką tożsamością, z taką dumą. Nie moglibyśmy mówić o sobie, że jesteśmy pełnoprawnymi Polakami. Dlatego cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom. Zapraszam pana Artura Zawiszę. Uczestnicy Marszu Niepodległości,
pozdrawiam was w imieniu już 80 i 90-letnich, a proszących mnie o te pozdrowienia, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy cieszą się, że przyjechaliście tu z całej Polski, od Szczecina i Wrocławia, aż po Wilno i Lwów. A jak pisał poeta Jan Lechoń, jeszcze zagra hejnał na Mariackiej Wieży, będą słyszeć Lwów i Wilno, krok naszych żołnierzy. Przyjaciele, jestem z was dumny, ponieważ stanowicie duszę narodu polskiego. A jak mówi Ewangelia staropolskim językiem, ciało mogą, lecz duszy zabić nie mogą. To dzięki wam, tej żywotnej duszy narodu polskiego, możemy jako ojczyzna miłować przyjacioły i nieprzyjacioły nasze, ale także walczyć z wrogami polskości aż do ich ostatniego tchnienia, które oby wkrótce nastąpiło. Żołnierze niepodległości XX wieku, a więc żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, w swojej modlitwie powtarzali: niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, niech z mogił żołnierzy naszych powstanie Wielka Polska. I właśnie Wielka Polska jest testamentem Narodowych Sił Zbrojnych. Wielka Polska w Europie wolnych narodów. My, uczestnicy Marszu Niepodległości, zebraliśmy się tutaj, aby walczyć o niepodległość inaczej niż ci uczestnicy fałszywego marszu, w którym uczestniczyli dzisiaj urzędnicy za pieniądze, a funkcjonariusze na rozkaz, aby celebrować niepodległość, bo to byli jedynie celebryci niepodległości. My jesteśmy rycerzami i żołnierzami niepodległości. I dlatego w imieniu uczestników Marszu Niepodległości oskarżam, i to oskarżam po pięciokroć, prezydenta i premiera, że sprzeniewierzyli się polskiej niepodległości. Po pierwsze, oskarżam prezydenta i premiera, że obok flagi biało-czerwonej wieszają bezprawnie nielegalną flagę unijną, której żaden akt prawny jak do tej pory nie usankcjonował. W Wielkiej Polsce nie będzie flagi unijnej, ale od Wawelu po Pałac Prezydencki będą powiewać wyłącznie biało-czerwone barwy niezwyciężone. Z unijną okupacją! Precz z unijną okupacją! Okupacją! Powtórę, oskarżam prezydenta i premiera, iż oddają polską konstytucję poniżej prawa unijnego, któremu chcą zapewnić wyższość, co jest symbolem naszej podległości anonimowej władzy międzynarodowej. W Wielkiej Polsce żadne zobowiązania międzynarodowe nie będą ważniejsze niż nowa i narodowa konstytucja będąca fundamentem życia państwowego. Po trzecie, oskarżam prezydenta i premiera, iż już sprzedali polskiego złotego jako walutę narodową i zapowiedzieli poddanie się euro będące narzędziem wyzysku narodów europejskich. Euro, dzięki któremu nowy Führer, czyli niemiecki kanclerz federalny, może ujarzmiać narody Europy. W Wielkiej Polsce tylko polski złoty będzie jedyną dopuszczalną walutą w obrocie gospodarczym.
Po czwarte, oskarżam prezydenta i premiera o sprzeniewierzenie się niepodległości, ponieważ w trybie pozakonstytucyjnym narzucają parlamentowi ratyfikację tak zwanego paktu fiskalnego, który spowoduje, że 8 miliardów polskich złotych będzie oddane banksterom i eurokratom, abyśmy płacili za ich kryzys z kieszeni polskiego studenta, polskiego robotnika, polskiego kibica. W wielkiej Polsce wszystkie podatki zebrane uczciwie od podatników będą służyć wyłącznie celom polskim i narodowym. Po piąte, oskarżam prezydenta i premiera o sprzeniewierzenie się polskiej niepodległości, ponieważ już de facto zgodzili się na unię bankową, w ramach której polski system finansowy będzie poddany międzynarodowej kontroli zagranicznych banków i urzędników. W wielkiej Polsce cały narodowy system finansowy będzie suwerennie kontrolowany przez krajowy nadzór finansowy. Tak będzie w wielkiej Polsce i dlatego po pięciokroć oskarżam w imieniu Marszu Niepodległości prezydenta i premiera o sprzeniewierzenie się polskiej niepodległości. W ten sposób, sprzeniewierzając się, prezydent i premier stają się sługusami eurokracji, a my mówimy temu nie za naszymi wieszczami narodowymi, bo jak już w XIX wieku pisał w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Adam Mickiewicz, dzisiaj urzędy w Europie hańbą są, a nauka w Europie głupstwem jest. I jak pisał drugi z wieszczów, Juliusz Słowacki, ku przestrodze, Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą. Otóż my nie pozwolimy, aby Polska była cudzą służebnicą. Dlatego Marsz Niepodległości wyszedł i idzie naprzód. Dlatego Marsz Niepodległości 11 listopada się nie kończy, ale on 11 listopada dopiero się zaczyna i idzie naprzód, aby odzyskać Polskę. Odzyskajmy Polskę! I chcę na koniec pomodlić się słowami modlitwy chówców polskich, a więc narodowego harcerstwa czasów wojny światowej, kiedy to narodowi harcerze modlili się tak. Boże ojców naszych, błogosław ojczyźnie naszej, błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną patronkę naszą, daj narodowi polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym, strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie. A nade wszystko daj im łaskę Twą, potrzebną do zbawienia własnego i do prowadzenia nas tu na ziemi ku wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową ku Tobie w wieczności. Amen. Dziękuję bardzo. Jeszcze oprócz teraz do głosu poproszę osobę, bez której tego marszu byśmy nie doprowadzili do końca. W najbardziej krytycznej sytuacji przejął mikrofon i poprowadził nas do tego, że udało nam się przeprowadzić Marsz Niepodległości. Ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy Polaków przeszło ulicami Warszawy i doszło tutaj. Tutaj jesteśmy razem. Poproszę rzecznika Obozu Narodowego Radykalnego, pana Mariana Kowalskiego. Dziękuję. Koleżanki i koledzy, panie i panowie, nie udałoby się to wszystko, gdyby nie wasza dyscyplina, gdybyście nie stanęli jak tych 300 Spartan murem w odpowiednim momencie. Nie cofnęliście się o krok, nie poszliście krok do przodu, ale stanęliście murem i zwyciężyliśmy. Czasem nie musimy być bohaterami, tylko stanąć jeden obok drugiego, solidarnie, lojalnie
I tak się stało. My Polacy potrafimy walczyć, potrafimy się poświęcać. Ale ten moment krytyczny dzisiejszy pokazał, że potrafimy też razem działać i zwyciężać bez strat. Dziękuję wam za to. Każdy z was był bohaterem, kto posłuchał. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, nie będę mówił długo, jestem bardzo zmęczony, wy pewnie też, przed nami długa droga. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. To prawdopodobnie był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Miałem zaszczyt z wami stawić czoła złu, stawić czoło wrogom Polski. Udało nam się. Moi drodzy, pamiętam taką scenę. Dziękuję. Pamiętam taką scenę z pięknego filmu Hubal. Moment krytyczny w czasie kampanii wrześniowej. Garstka żołnierzy otrzymuje komunikaty. Warszawa padła, Hel padł. Przychodzą meldunki, że nie działa już ani jedna jednostka zbrojna polskiego wojska. Wszyscy by załamali ręce. I tu piękna rola Ryszarda Filipskiego. Wysłuchał tego komunikatu i powiedział: panowie, a więc w całej Polsce tylko my. I powiedział to z radością i dumą. Z radością i dumą, bo czasem największym szczęściem w życiu człowieka, zwłaszcza w życiu Polaka, jest być w kluczowym momencie historii we właściwym miejscu. Nie siedzieć w domu na kanapie, tylko pójść razem, solidarnie, jak tych 300 Spartan, których wspomina historia od tysięcy lat. Dziś wy to pokazaliście w Warszawie. Nie chcę więcej używać wielkich słów, ale żyjemy w czasach historycznych. Pamiętam kilkanaście lat temu, gdy organizowaliśmy jakieś pikiety w czasie akcesji, w czasie referendum unijnego. Przychodziło kilkanaście osób, głównie starszych. Przegraliśmy to referendum, ale ja mówiłem: spokojnie, bo w całej Polsce tylko my. Ale tych kilkunastu, potem kilkudziesięciu, potem parę lat i się okazało, że patrzcie, setki tysięcy, powiem więcej, miliony młodych Polaków mówią: chcemy swojej ojczyzny, chcemy swego państwa, chcemy swego kraju. Nie godzimy się na los parobków Europy. Chcemy, żeby nami rządzili ludzie, którzy traktują władzę jako akt ofiary i poświęcenia, a nie kariery. Nie celebrytów z kolorowych pism, ale ludzi. Ale ludzi, którzy w czasie święta narodowego. Pozwólcie, ale chcemy, żeby Polską, żeby nami rządzili tacy ludzie, a wiem, że są wśród was, którzy w czasie takiego święta jak dziś, podczas którego nie tylko kasjerki z Makro będą miały wolne, ale także policjanci będą mieli wolne. I obiecuję, że będzie taki dzień. Będą rządzili nami tacy ludzie, którzy pójdą do pierwszego pubu na piwo ze zwykłymi ludźmi. Bez ochrony, bez strachu, napiją się ze zwykłymi ludźmi herbaty, piwa, pójdą na koncert. Skończy się czas, gdy w Polsce wyjście na mecz albo na koncert to jest wyprawa w nieznane. Skończy się czas, gdy wasze dzieci już w momencie urodzenia i do swojej śmierci będą niewolnikami zagranicznych banków. Ten czas się kończy, bo my Polacy z początku XXI wieku mamy do wypełnienia testament tysiąca lat swoich dziejów. I wiem, że nie zawiedziemy swoich dzieci i swoich wnuków. I wiem, że spełnimy testament tych, których kości jeszcze poniewierają się pod Katowniami Ubeckimi. Wiem, że my w tej sztafecie pokoleń patriotów i Polaków zapiszemy się złotymi zgłoskami. I wiem, że wielu z was dzisiaj może powiedzieć: kim ja jestem? Nie mam dobrej pracy, nie zrobię kariery, może miałem jakieś problemy z prawem, ale pamiętajcie, że gdy się służy ojczyźnie, wszelkie winy i grzechy są zamazane. W tym momencie możecie zmienić swój los. W tym momencie możecie budować to, za co będą wam dziękować wasze wnuki i dzieci.
Nie bójcie się tego, tej własnej przemiany. Nawołuję do niej, bo pamiętajcie, szlachectwo dają uczynki, a nie wysokie urodzenie, a odwaga rodzi chwałę. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję. Dziękujemy! Dziękujemy! A teraz dwa ostatnie przemówienia, dwoje najważniejszych osób na tym Marszu Niepodległości, dwóch liderów największych organizacji, które zorganizowały ten Marsz Niepodległości, Obozu Narodowego Radykalnego oraz Młodzieży Polskiej. Pierwszego o głos poproszę prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, kolegę Roberta Winnickiego. Dziękuję serdecznie. Mało osób słyszało, jak witałem was na placu defilad, na rozpoczęciu naszego spotkania. A chciałem was powitać tak, jak na to zasługujecie, bo jesteście najwierniejsi z wiernych. Synowie i córki wielkiego, wolnego narodu. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy właśnie wolni, bo jesteśmy dziećmi wielkiego narodu. Bardzo krótko. Hasłem tegorocznego marszu jest "Odzyskajmy Polskę". Co znaczy odzyskać Polskę? Oznacza to dwie rzeczy. Zmobilizować naród, zorganizować naród i obalić Republikę Okrągłego Stołu. Znamy ich władzę. Znamy władzę Jaruzelskich, Wałęsów, Kwaśniewskich, Komorowskich, Tusków, Busków. Znamy ich wszystkich doskonale, Gremków Mazowieckich. Nie chcemy ich tutaj. Nie chcemy ich w naszym państwie przy władzy. I zapowiadamy jedno, bo nawiązujemy do Solidarności. Bo to, że musimy się zorganizować, że musimy naród zorganizować tak, jak Solidarność zorganizowała, jesteśmy mądrzejsi o te 30 lat. I pewnych błędów nie popełnimy. Po pierwsze, nie będzie żadnego drugiego okrągłego stołu. Nie będzie żadnego porozumienia. Nie będzie żadnej grubej kreski. W imieniu młodego pokolenia Polaków. Obiecujemy wam w imieniu młodego pokolenia Polaków za wszystko, co zrobiliście z tym państwem, za wszystko, co zrobiliście z tym narodem, zapłacicie, poniesiecie odpowiedzialność. Dlatego, że jeśli elity nie ponoszą odpowiedzialności, to wtedy państwo jest anarchia i państwo traci niepodległość. Tak jak państwo polskie teraz. Zapłacicie za to, co zrobiliście przez ostatnie 20 lat. Żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, trzeba zanegować, zakwestionować jej wartości. Pamiętajcie, nam nie chodzi o to, żeby jedną partię demoliberalną zmienić na inną, żeby jednego pajaca wymienić na drugiego. Nam chodzi o zmianę systemu. Nam chodzi o obalenie tego demoliberalnego systemu. I pamiętajcie i zawsze ten cel miejcie w waszych głowach. Żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, trzeba zakwestionować fałsz, na jakim jest zbudowana. Przede wszystkim fałsz relatywizmu. Nie może być tak w narodowym państwie polskim, że szpicel i bohater są mierzeni jedną miarą.
Nie może być tak, że tchórz i kat z jednej strony i człowiek, który walczył za swoją ojczyznę, są stawiani na równi. Tego w narodowym państwie polskim nie będzie. Nie zgadzamy się na żadną fałszywą tolerancję. Nie zgadzamy się na równouprawnienie dobra i zła. Nie zgadzamy się na równouprawnienie fałszu i prawdy. Tego po prostu nie można w żadnym normalnym kraju wprowadzić, jeśli się chce, żeby ten kraj żył, żeby ten kraj się rozwijał. Tak kwestionujemy, kiedy mówicie bzdury o tolerancji dla zła, kwestionujemy tą tolerancję. Dokładnie tak. I nie mówcie nam, że nie jesteśmy tolerancyjni, bo nas to guzik obchodzi. Musimy zakwestionować dogmaty, które mówią, że nieważne jest, w czyich rękach jest kapitał, w czyich rękach jest własność. Właśnie, że jest ważne. Właśnie, że kryzys, jak żaden inny czynnik, pokazuje, że własność w polskich rękach jest podstawą polskiego bezpieczeństwa, jest podstawą polskiego dobrobytu. Polska gospodarka, polska ekonomia w polskich rękach. Nie jest prawdą, i to też musimy zakwestionować, że jakiekolwiek międzynarodowe sojusze są nam w stanie zagwarantować bezpieczeństwo. To jest kłamstwo. Bezpieczne państwo to jest silne państwo, a państwo słabe, takie jak dzisiejsza Polska, zawsze będzie zagrożone. Niestety. I my chcemy zbudować siłę. Tak. Chcemy zbudować siłę, tą siłę, którą wszyscy lewaki, liberałowie, pedały, której się boją. Chcemy zbudować polską narodową siłę. Nie czerwona, nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. Nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. Nie czerwona, nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. I na koniec pozwólcie, że złożę pewną dedykację. Pozwólcie, że złożę pewną dedykację. Myśląc o tym, żeby odzyskać Polskę, myśląc po tym, żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, dedykuję ten dzisiejszy wieczór architektowi Republiki Okrągłego Stołu. Tak jak mówimy, że architektem niepodległej II Rzeczpospolitej był Roman Dmowski, tak architektem Republiki Okrągłego Stołu jest Adam Michnik. I ten wieczór, tą naszą dzisiejszą manifestację dedykuję redaktorowi naczelnemu Gazety Wyborczej. Dedykuję Michnikowi, bo tutaj, na tym placu, w tym miejscu, tym marszem spełniają się wszystkie najczarniejsze sny Adama Michnika. Tak, jesteśmy tym, przed czym 23 lata ostrzegałeś. Tak, jesteśmy tą Polską, którą od kilkudziesięciu lat zwalczasz. Tak, jesteśmy tą Polską, która zakończy twoje panowanie. Dziękuję bardzo. Kłamstwa Michnika, wyrzuć do śmietnika! I tak jak powiedziałem, jeszcze jedno. Nie zmiana partii, a zmiana systemu. Poprzez olbrzymi ruch społeczny na wzór Solidarności. Ruch narodowy. Tak się chcemy nazwać, bo jesteśmy narodem. Bo jesteśmy wokół wartości narodowych, chcemy się zorganizować. I ten ruch narodowy dzisiaj wyruszy w Polskę. Dzisiaj wyruszy w Polskę, dzisiaj się zaczyna i zachęcamy wszystkich do tego, żeby w nim uczestniczyć.
Czołem Wielkiej Polsce! Teraz o głos poproszę drugiego z duetu najważniejszych osób na tej manifestacji w gronie Komitetu Poparcia. Poproszę o głos kierownika głównego obozu narodowego radykalnego Przemysława Holochera. Koledzy i koleżanki, moje oczy się radują, kiedy widzę tak wielkie tłumy patriotów, narodowców, ludzi, którzy przyszli tutaj wbrew temu, co było ogłaszane w mediach, wbrew temu, co mówił mainstream. Mówili na nas bandyci, mówili na nas faszyści, a my jesteśmy. Pokazujemy, że jesteśmy wbrew temu, bo pracujemy dla dobra wspólnego. Dzisiaj my wszyscy złamaliśmy systemowi kark. Złamaliśmy mu kark, ale ten system jeszcze oddycha. I my musimy go dobić. I zakopać. Zobaczcie, jak perfidnie nas oszukują. Jak śmieją się nam w twarz. Tak naprawdę nie dając nam wyboru. Bo kiedy my, ludzie, którzy nie mamy perspektyw na jutro, idziemy do wyborów po to, by zmienić rzeczywistość, tak naprawdę nie mamy wyboru. Wybieramy tylko mniejsze zło. To my, młodzi, jesteśmy tą siłą, która musi obudzić ten naród i która obudziła już ten naród. Nie ukręcili nam łba. Marsz Niepodległości idzie dalej i Marsz Niepodległości rusza w Polskę. A wiecie, dlaczego chcą nas powstrzymać? Boją się nas. Ale nie tylko dlatego, że jesteśmy tacy źli i radykalni, ale tylko dlatego, że oni odpowiedzą z pełną surowością za swoje czyny. Bo największą zbrodnią na narodzie jest rozkradanie dóbr narodowych. Jest tłamszenie nas gigantycznymi podatkami. My, Polacy, jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. Rzymski niewolnik był odzierany ze swoich zarobków, pozostawiano mu tylko 10% jego dochodu. Przeciętny Polak ma pozostawiane około 30% swojego dochodu. Kim my jesteśmy dla nich? Niewolnikami? Patrzę na was dzisiaj, patrzę na Komitet Poparcia, na szanowny Komitet Poparcia, na wszystkie osoby zgromadzone tutaj i na tych, którzy nie dotarli. I wiem o tym, że dzisiaj powstaje, dzisiaj rodzi się nowa elita. Te elity, które zostały zamordowane w Katyniu, mordowane w katowniach komunistycznych, ubeckich, powstają na nowo, rodzi się nowa Polska. Ale ta Polska musi wyjść poza ten plac. Musi wyjść poza ten jeden dzień, czyli poza dzień 11 listopada. Dlatego też uważam, że naszą powinnością jest powołanie szerokiego ruchu społecznego, o którym mówił Robert Winnicki. Ruchu, który ogarnie swoimi ramionami okręg całego kraju, tak jak Marsz Niepodległości ogarnął właściwie cały kraj, mimo tego, że głównymi organizatorami marszu była Młodzież Wszechpolska na początku i Obóz Narodowo-Radykalny. Zgromadziliśmy tutaj ludzi o różnych poglądach i to cieszy. I to jest nasza wizja Polski. Wszyscy dla dobra wspólnego, dla naszej ojczyzny. Więc koledzy i koleżanki, oni już przegrali, teraz musimy dokonać swojego dzieła, dokończyć. Dokończyć to, co rozpoczęliśmy. Jeden dzień w roku to za mało. Patriotyzm sam w sobie, chociaż jest pięknym uczuciem, to też za mało. Musimy to obudować wspaniałą myślą. Myślą narodową, myślą o tym, ideą i koncepcją na to, co chcemy z tą Polską, z naszą Polską dalej robić. Ponieważ to jest nasza ojczyzna, otrzymaliśmy ją w spadku po naszych ojcach, po naszych dziadach, po tych, którzy przelewali krew, a ktoś bezczelnie chce nam Polskę odebrać i mówić, że my jesteśmy faszystami i bandytami, że do nas Polska nie należy. Pokazałbym tutaj po prostu im gest Kozakiewicza, natomiast nie stoją przede mną, więc powstrzymam się. Koledzy, koleżanki, oczekujcie komunikatów
na naszych profilach, na Marszu Niepodległości, na stronach z nami powiązanymi, w mediach, które są tutaj obecne, niestety nieliczne, ponieważ no, zdajmy sobie sprawę z tego, że 80% mediów jest w rękach kapitału zagranicznego, a to nie jest tak, że ten kapitał zagraniczny jest taki sobie niezależny, tylko jeżeli wchodzi tu kapitał zagraniczny, to ktoś za tym stoi, tak? I wiadomo, że mimo tego, że szanuje inne narody Europy, natomiast te rządy demoliberalne, które są w dzisiejszej Europie, wiadomo, że nie będą pracowały dla naszej wspólnej sprawy. Dla nich to jest niewygodne. Moi drodzy, pierwszą akcją, jaką zorganizujemy, to będzie 13 grudnia. To jest data historyczna. Dotyczy to stanu wojennego, ale tak naprawdę represje są po dziś dzień. Zobaczcie, co chcieli zrobić z Marszem Niepodległości. Zobaczcie, co robią z nami na co dzień, co robią z kibicami. Z ludźmi, którzy chcą się postawić temu systemowi, są nam zamykane usta. My na to się nie zgadzamy i nigdy nie będziemy się na to zgadzali. Dlatego też wyjdziemy na ulicę i pokażemy, że ten system nas nie przeraża i że represje są bezprawne. To będzie pierwsza z takich akcji, które są prospołeczne, akcji, które dotykają współczesnych czasów. I mam nadzieję, że na co dzień będziecie z nami, tak jak z nami jesteście dzisiaj, ponieważ to nie my, nie ja jako Przemysław Kolocher, nie Robert jako Robert Winnicki stanowimy o sile tego ruchu, Marszu Niepodległości. Tylko to, że potrafiliśmy podać sobie ręce, że wy potrafiliście podać nam ręce i potrafimy iść w zgodzie do jednego wspólnego celu, którym jest Wielka Polska. A więc czołem Wielkiej Polsce! Jeszcze raz zakrzyknijmy. Duma! Duma! Narodowa Duma! 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 Narodowa Duma! 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 Narodowa Duma! 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 Narodowa Duma! Jeszcze na końcu chciałbym naprawdę jeszcze raz wam podziękować za to, że jesteście tutaj z nami. Za to, że nie daliście się zastraszyć policyjnym prowokacjom. Za to, że jesteście tutaj po to, żeby manifestować swoją miłość do ojczyzny. Marsz Niepodległości idzie dalej. Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Dobrze. Chciałbym w tym momencie zakończyć już naszą manifestację, naszą pikietę, zgromadzenie. I na sam koniec chciałbym zaintonować hymn państwowy. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Wisłę przejdziem wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Zapłakany,
Żołdża jedno, bo to nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Znacie dalej? Już nie. Pochybnie. Rozwiązuję manifestację. Proszę o spokojne udawanie się do swoich autokarów, do swoich domów. Jeszcze będą tutaj krótkie komunikaty. Zapraszamy wszystkie flagi i szczerbce. Prosimy tutaj pod scenę składać. Straż Marszu Niepodległości także.